Łukasz Betański, dobry wieczór. Zapraszam na informacje sportowe. W 19. kolejce Plus Ligi transfer Bydgoszcz wygrał w hali Łuczniczka z AZS-em Częstochowa 3-1. Najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania został wybrany przyjmujący gospodarzy Konstantin Cupkowicz. Wielka gala z udziałem najlepszych łyżwiarzy zakończyła Mentor Nestle Nesquik Torun Cup. Wśród wielu gwiazd na lodzie nie zabrakło toruńskiej pary tanecznej, świeżo upieczonych mistrzów Polski Natalii Kaliszek i Maksyma Spodryjewa. Najlepsi z najlepszych zaprezentowali się tłumnie zgromadzonej publiczności podczas wielkiej gali kończącej Mentor Nestle Nesquik Torun Cup. Dzięki nim tafla tortoru zamieniła się w jedyny w swoim rodzaju parkiet taneczny. Swoje programy wykonali m.in. zwycięzcy w rywalizacji par sportowych Wang i Liu z Chin oraz utalentowani soliści Daniel Grassi z Włoch i Alessia Hack ze Szwecji. Pokazy, to jest wielki luz zawodników, natomiast sportowo super. Byli świetni zawodnicy, świetne występy, bardzo dobre przejazdy, bardzo dobre wyniki, no i świetna rywalizacja. Jest tutaj kilku fantastycznych zawodników, którzy będą walczyć nawet o medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata, zarówno w kategoriach juniorskich, jak i seniorskich. Więc myślę, że no, to duża frajda. Nie mogło zabraknąć najlepszej polskiej pary. Natalia Kaliszek i Maksim Spodyriew dzięki świetnej jeździe wywalczyli w Toruniu przed własną publicznością bardzo dobre 3. miejsce. Z roku na rok coraz więcej osób przyjeżdża i naprawdę z roku na rok widać, jak coraz większe zainteresowanie jest wśród Torunian i naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak to wygląda. Po dużym sukcesie gali finałowej organizatorzy turnieju planują już jubileuszowy 15. Mentor Nestle Nesquik Torun Cup. Polski Cukier wygrał pierwszy mecz na wyjeździe. W Kutnie podopieczni trenera Bogicewicza wygrali z Polfarmexem 80-70. W innym spotkaniu Tauron Basket Ligi AZS Koszalin pokonał Anwil Włocławek 89-64. Tenisiści z całego kraju wzięli udział w halowych mistrzostwach Polski kadetów do lat 16. Do Torunia przyjechali zawodnicy, którzy są nadziejami polskiego tenisa. W przyszłości mogą zastąpić nawet Agnieszkę Radwańską czy Jerzego Janowicza. Halowe Mistrzostwa Polski do lat 16 to jedna z najważniejszych imprez krajowych, w której łącznie wystartowało aż 74 zawodników. Choć Kujawsko-Pomorski Związek Tenisa nie miał zbyt wiele czasu na organizację turnieju, to przy odpowiednim wsparciu w Toruniu udało się zgromadzić najlepszych tenisistów w kraju. Podołaliśmy przygotować wszystko, bo hala oczywiście jest nowoczesna, nic dodać, nic ująć. Natomiast kwestie dotyczące zorganizowania środków finansowych na zakup nagród i ufundowanie nagród to zabezpieczyli już oczywiście sponsorzy. Kujawsko-Pomorskie reprezentowało w sumie 7 zawodników. Wśród nich nadzieja polskiego tenisa, reprezentantka Goplani Nowrocław Julia Oczachowska. 14-letnia tenisistka rozegrała dobry turniej, jednak w finale musiała uznać wyższość Wiktorii Rutkowskiej, przegrywając w 3 setach 6-2, 3-6, 0-6. Dużo psułam, to ja atakowała i nie mogłam przyjąć inicjatywy. Najlepszym tenisistą do lat 16 został Kasper Żuk, który bez straty gema wygrał w finale z Michałem Sikorskim. Pierwsze miejsce w grach podwójnych zdobyli Daria Kuczer w parze z Wiktorią Rutkowską oraz duet Konrad Fryzę-Marcin Skowroński. To był rekordowy meeting lekkoatletyczny w Toruniu. Kibicom zaprezentowało się ponad 800 zawodników, którzy osiągali w dodatku bardzo dobre wyniki. Obok doświadczonych sportowców wystąpili młodzicy, których celem była walka o medale Mistrzostw Województwa. Podczas drugiego ogólnopolskiego halowego meetingu lekkoatletycznego poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko i to dosłownie. W konkursie skoków zwyż Maciej Lepiato z Gorzowa Wielkopolskiego pokonał wysokość 2 metrów i 15 centymetrów. To nowy rekord toruńskiej hali. Obiekt nowy, bardzo piękny, dlatego 2,15, nowy rekord hali. Myślę, że w przeciągu 2-3 lat tej zawodnicy wywindują ten rekord 230, może wyżej. Także to na pewno jest przejściowy rekord.
Obok doświadczonych sportowców wystąpili także młodzi lekkoatleci. Blisko 200 zawodników walczyło o medale Mistrzostw Województwa Młodzików. 7 sekund i 59 setnych to wynik na wagę złotego medalu w biegu na dystansie 60 metrów, osiągnięty przez Pawła Jasika z MLKS Ukraina Sępólno-Krajeńskie. Strasznie się zdziwiłem, no. Znaczy spodziewałem się, że może pierwsze miejsce, ale nie spodziewałem się, że aż tak dobry wynik. Także gospodarz turnieju MKL Toruń mógł pochwalić się dobrymi wynikami osiągniętymi przez swoich wychowanków. Linda Wejszewski 8,90 na płotkach. To prawdopodobnie to jest najlepszy wynik w Polsce w młodszych juniorkach. Meetingi organizowane w Toruniu to dla wielu zawodników ważny trening przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski juniorów i seniorów, które odbędą się już w lutym. Mają nie więcej niż 10 lat, a już mogą poczuć się jak mistrzowie. Emocje, smak zwycięstwa, gorycz porażki i walka do ostatniego gwizdka. To wszystko wypełniało włocławską halę mistrzów. Młodzi adepci piłki nożnej rozegrali kolejne dwa turnieje z cyklu Master Kids. W turniejach z cyklu Master Kids w sumie wystąpiło aż 20 drużyn z całej Polski. Tym razem w hali mistrzów pojawili się 9- i 10-latkowie. Celem turnieju jest po pierwsze propagowanie wśród chłopców miłości do piłki nożnej. Oczywiście również wyciągnięcie ich z domów, sprzed komputerów i zachęcenie do uprawiania sportu. Organizatorzy podkreślają, że nie wynik jest najważniejszy, a sam udział. Jednak młodym piłkarzom nie można odmówić zaciętej walki od początku do końca każdego spotkania czy woli zwycięstwa. Samo uczestnictwo, sama zabawa, to, że oni przeżywają każdą akcję, każde podanie, każde zagranie. Dla nich każde zagranie jest, można powiedzieć, sukcesem. Z drugiej strony, patrząc na tych młodych, chcemy ich nauczyć dyscypliny. Chcemy ich nauczyć jak najwięcej od strony nie tylko sportowej, ale również wychowawczej. Zarówno rywalizację dziesięciolatków, jak i młodszych zawodników wygrał zespół Golbrodnica. W trakcie zawodów, obok sportowych emocji, przy współpracy z grupą Psychosportica zorganizowano warsztaty psychologiczne dla zawodników, trenerów, a także rodziców. Dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie. Spokojnej nocy.